Ponad rok temu trafiłem na niezwykłą książkę określoną jako bestiariusz XXI wieku. Księga zwierząt niemalże niemożliwych Kaspara Hendersona. To była niezwykła lektura i z tym większym zainteresowaniem sięgnąłem po książkę, która wyszła pod koniec ubiegłego roku. Nową książkę autora, która nosi dość osobliwy tytuł Nowa mapa cudów. Podróż w poszukiwaniu rzeczy niepojętych. Kaspar Henderson idzie niejako za ciosem i próbuje opisywać zjawiska i rzeczy z otaczającej nas rzeczywistości, które wywołują, czy mogą wywołać właśnie w nas stan zdumienia. Taki moment olśnienia, zdumienia opisuje już na wstępie tej książki autor. Pewnego dnia wszedł do kuchni i zobaczył niezwykle intensywny refleks światła na suficie. Ale co więcej, to zjawisko, to światło wprowadziło go w niezwykle błogi nastrój. On wpatrywał się przez długą chwilę w ten refleks światła i poczuł, że ogarnia go jakieś niesamowite uczucie. Wspominając tamtą chwilę, autor postanowił właśnie przebadać i przeanalizować nie tyle same zjawiska, ale nasze postrzeganie ich i nasze odczuwanie ich. W kolejnych rozdziałach poświęconych takim zagadnieniom jak światło właśnie, jak serce i obieg krwi w naszym organizmie, czy praca naszego mózgu, bierze pod lupę właśnie rozmaite zjawiska, rozmaite stany naszego organizmu i próbuje pokazać nam, jak ludzkość do tych stanów odnosiła się na przestrzeni wieków, jak próbowała zrozumieć pewne fenomeny biologiczne, fizjologiczne, fizyczne, astronomiczne, chemiczne, jak je ujmowała w sztuce. Narracja tej książki jest niezwykle dygresyjna. Autor, prowadząc swój wywód, odwołuje się do najrozmaitszych dziedzin, właśnie biologii, medycyny, fizyki i chemii, astronomii i religii, historii sztuki bardzo często. Trudno w kilku zdaniach opowiedzieć, o czym dokładnie jest ta książka. Jednym zdaniem mówiąc, jest właśnie o postrzeganiu świata, otaczającego nas świata i owej umiejętności zachwytu. To jest to, czemu autor poświęca najwięcej uwagi w tej książce. Jest to niezwykła lektura i małe postscriptum. Jest to na pewno książka dla wszystkich tych, którzy od dawna kochają albo niedawno pokochali twórczość, prozę Olgi Tokarczuk, która również w swoich książkach, w swoim pisarstwie poświęca tak wiele uwagi temu nienamacalnemu doświadczeniu życia. Polecam gorąco Kaspar Henderson, książka Nowa mapa cudów.